Zukunft natürlich auch für den Tourismussektor am Fuße der polnischen Tatra. Ich war bereits mehrmals im Winter und im Sommer in Zakopane und ich habe natürlich die Anliegen und die Wünsche von Bürgermeister Frischlewitsch aufgegriffen, um ein bisschen die österreichischen Partner in Zukunft verstärkt auf diese Region aufmerksam zu machen. Nowy Targ to również oczywiście bardzo ważne centrum turystyczne, stolica Podhala, ale przede wszystkim również piękna turystyczna miejscowość, to znaczy miejscowość, inaczej, przepraszam, Nowy Targ to miejscowość o pięknej turystycznej okolicy leżącej u podnóża Targ. Tatr. Sam osobiście bywałam już wielokrotnie w Państwa regionie, zarówno latem, jak i zimą i doskonale walory tego regionu i okolicy Państwa miasta znam. Oczywiście z wielką uwagą śledziłem i notowałem sobie wszystkie spostrzeżenia Pana Burmistrza dotyczące poszukiwania partnerów austriackich dla różnych przedsięwzięć tutaj planowanych, no i będziemy się temu przyglądać. Ich glaube, womit Österreich jetzt letztlich in dieser Region jetzt trumpfen kann, jetzt in Zukunft, das sind vor allem wirtschaftliche Investitionen. Und da werde ich meine Kollegen von der Wirtschaftskammer Österreich, die ja auch in Polen sehr aktiv sind, in Krakau und in Warschau, darauf aufmerksam machen, welche Investitionsmöglichkeiten in Nowy Targ und in der Region Podhale bestehen. Oczywiście po powrocie do, niezwłocznie po powrocie do Krakowa zapoznam ze wszystkimi tymi punktami, które dotyczyły poszukiwania inwestorów, gospodarczych inwestorów z Austrii dla państwa, czy pozyskiwania takich inwestorów dla państwa w Austrii. Z tymi wszystkimi punktami i prośbami, sugestiami zapoznam moich kolegów z Austriackiej Izby Gospodarczej, która ma swoje siedziby zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie i zapewniam państwa, że współpracownicy obydwu filii pracują niezwykle aktywnie. In unserem Gespräch in der Früh ist natürlich mit Bürgermeister Frischlewitsch ist das Stichwort Abfallwirtschaft gefallen. Ich habe das aufgegriffen. Ich werde schauen, dass ich also die österreichische Wirtschaftskammer darauf ansetze, auf dieses Thema. Aber nicht nur, es ist auch das Stichwort einer zukünftigen Sonderwirtschaftszone gefallen hier in Nowy Targ. Und das sind natürlich alles sehr wichtige, interessante Ansätze für zukünftige österreichische Investitionen. Podczas naszej porannej rozmowy w Urzędzie Miejskim w Nowym Targu z Panem Burmistrzem oraz jego współpracownikami poruszona została między innymi sprawa pozyskiwania inwestorów w zakresie gospodarki odpadami. Z tą sprawą również jak najszybciej zaznajomię współpracowników Austriackiej Izby Gospodarczej, ale to nie był jedyny temat poruszony przez nas dzisiaj, a ważny dla najbliższej przyszłości miasta Nowy Targ i regionu Podhale. Rozmawialiśmy również mianowicie o tworzącej się u Państwa takiej specjalnej strefie ekonomicznej z infrastrukturą dla inwestorów i to jest również taki element zachęcający dla inwestorów, również o nim zawiadomię kolegów z Austriackiej Izby Gospodarczej. Also abschließend möchte ich vielleicht nur lediglich darauf hinweisen, ich bin ganz beeindruckt vom Potenzial von Nowy Targ und von der Region Podhale und ich werde diesen Eindruck weiterleiten an die zuständigen Stellen in Österreich und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch die Beziehungen, aber auf allen möglichen Ebenen, nicht nur die Wirtschaft, auch die kulturellen und die gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Nowy Targ und Österreich in Zukunft ein bisschen intensiviert werden können. Na zakończenie chciałbym w obecności Państwa powiedzieć, ale też zapewnić wszystkich Państwa obecnych, że pozostaje już na tym etapie i w tym momencie, w tym punkcie wizyty pod głębokim wrażeniem wszystkiego tego, o czym się tutaj dzisiaj dowiedziałem i co miałem sposobność osobiście zaobserwować. Moje jak najlepsze wrażenia, obserwacje przekażę kolegom w Austrii, a to, na czym mnie osobiście już w trakcie i podczas tych naszych spotkań tutaj zależy, to, aby rzeczywiście wspólnym wysiłkiem udało nam się doprowadzić do polepszenia, zintensyfikowania stosunków nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale chętnie również w dziedzinie kulturalnej, ale również na takiej czysto ludzkiej, społecznej płaszczyźnie. Wenn Sie Fragen haben, bitte sehr gerne.